czasie naszych mazurskich wędrówek, nakręcając materiał do cyklu mazurskich opowieści, zawitaliśmy do gminy, która jest z pewnością mniej znana, a myślę, że to jest największy błąd, jeżeli w czasie naszych wakacji mazurskich nie odwiedzimy właśnie tej miejscowości, w której jesteśmy. Przed nami przepiękny, zabytkowy ratusz. Przed naszą kamerę zaprosiliśmy panią Małgorzatę Cwaninę, która jest pracownikiem gminy. Pani Małgorzato, proszę opowiedzieć, dlaczego wasza gmina jest taka niezwykła? Dzień dobry, witam państwa. W mojej ukochanej gminie Srokowo. Dlaczego jesteśmy niezwykli? Jest to najmniejsza gmina w powiecie kętrzyńskim, ale jest szczególna dlatego, że ma wiele wartości takich walorów przyrodniczych i architektonicznych. Stoimy właśnie przed barokowym ratuszem, obecnie siedziba Urzędu Gminy Srokowo. To pani tutaj pracuje? Tak, tutaj pracuję. Ale ma pani bardzo fajnie. Lat. Jak w bajce wręcz. Tak, jest świetny ratusz. Niedawno też parę lat temu renowację przechodził. W Srokowie, tutaj w samym Srokowie, mamy też gotycki kościół. Obodal Srokowa też mamy kilka zabytków architektonicznych. Taki główny z zabytków, atrakcyjny bardzo, to jest Kanał Mazurski. Ogólnie Kanał Mazurski to 50 km, po stronie polskiej 20 km. Po stronie polskiej jest 5 śluz, po stronie rosyjskiej też 5. Jedna z tych śluz jest na Gujach, jest czynna właściwie, działająca, a następne to takie od 30 do 15% są wykonane. Myślę, że je właśnie zobaczymy, przynajmniej tak, tą będziemy, w Leśniewie, nie? Tak, w Leśniewie będziemy oglądać tą śluzę. Oprócz tych śluz mamy również atrakcje przyrodnicze. Mamy na terenie gminy 4 rezerwaty przyrody. O, to dużo, to dużo. Kałeckie, to jest ponad 480 hektarów. Kałeckie Błota, Bajory, rezerwat Siedmiu Wysp i jezioro, rezerwat Półwysep i wyspy na jeziorze Rydzówka. Mhm. Mamy też 3 jeziora, to jest właśnie Rydzówka, Silec i Siniec. Fajnie są zagospodarowane. Jakoś połączone ze szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich? Nie, nie są połączone, ale właśnie ten Kanał Mazurski to miał połączyć właśnie Wielkie Jeziora Mazurskie z rzeką Pregołą i w tym momencie byłby dostęp do Bałtyku, ale niestety nie udało nam się, to te prace przerwane zostały w 1940 roku. No ale ma pani taki plan, żeby zrobić wszystko, żeby połączyć Rydzówkę plany z Mamrami? Plany mamy, tylko czy to jest osiągalne, to nie wiadomo. Zobaczymy, jak to tam będzie dalej sytuacja tutaj wyglądała. Bo to geopolityczna uda, ale... tak naprawdę tak, też wchodzi w grę, nie? Sytuacja, tak, relacja z obwodem kaliningradzkim, tak? Tak, obwód kaliningradzki jest zainteresowany. Nie wiem, jak tu obecnie strona polska podchodzi do tego. Tak, tak. Ale byłoby to ciekawe połączenie. No i najlepiej zobaczyć to. Część informacji zawartych w takich folderach jest dostępna na naszej stronie www.srokowo.warmia.mazury.pl. Tam są do pobrania takie informacje i szczegóły o tych naszych zabytkach i o naszych rezerwatach. Są właśnie na tej stronie do pobrania w tych folderach. Ale najlepiej zobaczyć to na miejscu, odwiedzić nas. Zapraszamy serdecznie do nas. Zabytki kultury, piękna przyroda, to nie wszystko, bo jest jeszcze trochę takich atrakcji do spędzania po prostu wolnego czasu i aktywnego wypoczynku. Tak. To proszę powiedzieć o kilku rzeczach. Oferujemy właśnie taki atrakcyjny wypoczynek na kompleksie nad jeziorem Rydzówka. Mamy tam na kompleksie do wynajęcia żaglówki Omegi, tak, Optymisty tak. W tej chwili są rowery wodne, kajaki. Supy, słyszałem, supy że są. Też od przyszłego sezonu będą jeszcze też 3 domki kempingowe. Oprócz tego nad tym jeziorem również są gospodarstwa agroturystyczne, które oferują też turystom fajne, ciekawe rzeczy. My tam pojedziemy, bo to jest na pewno fajne miejsce.
pokażemy, żeby Was zachęcić do spędzenia na przykład kilku dni właśnie na tym półwyspie, bo to jest półwysep. Tak. No dobrze, ale są jeszcze inne atrakcje tutaj bliziutko. Oprócz właśnie tego jest jeszcze ciekawą taką atrakcją architektoniczną. Jest jedna z 40 w kraju wież Bismarcka. Tak. Ta wieża w 1912 roku została zakończona, budowa jej zakończona właśnie została w 1912 roku i ona była, ta wieża wybudowana dzięki, jako podziękowanie mieszkańców gminy, w tej nie gminy, miejscowości Dryfurt dla Otto Bismarcka za to, że się opiekował tą miejscowością bardzo. No, w tej chwili są to ruiny wieży Bismarcka, są to ruiny wpisane do rejestru zabytków. Ale słyszałam, że chce Pani odbudować tą wieżę. To są moje marzenia. I amfiteatr To są stworzyć. Moje marzenia, tak. Ale to tak. Nie wiem, czy realne do spełnienia. Ale też tam pojedziemy i myślę, że jeżeli są tacy ludzie w gminie jak Pani, to z pewnością prędzej czy później za pomocą środków unijnych uda się wiele rzeczy zrealizować. Fajnie by było, bo to naprawdę ciekawe miejsce jest. Pani Mogosiu, Strzelnica i Park Klinowy, jeszcze troszeczkę tak króciuteńko. Na właśnie śluza w tej chwili w Leśniewie Górnym, jest, tak. W Leśniewie Górnym jest wykorzystywana jako atrakcja turystyczna, jest tam Park Klinowy i skoki z bungee. O. Z kolei niedaleko właśnie wieży Bismarcka jest strzelnica sportowa, to się nazywa Tory Taktyczne w Sorkowie. Zapraszamy serdecznie, to jest prywatny inwestor, prywatna strzelnica, ale świetnie można się nauczyć strzelać i można naprawdę miło tam spędzić czas, jeżeli ktoś lubi strzelać. Ja już się dowiedziałam, że 50 rodzajów broni. Tak. I broń oczywiście no, z ostrą profesjonalna amunicją. Przede wszystkim tak, obsługa, tak, wiem, tak. Że korzysta z tego, z tej strzelnicy Legia Warszawa. Także no, profesjonalni instruktorzy przede wszystkim. No dobrze. Byli wojskowi. Ale jeszcze nie możemy ominąć takiej informacji, że gmina Srokowo jest gminą cyfrową. Wręcz, bo ma aplikację, ma jeszcze bardzo fajną grę. Proszę powiedzieć o tym. Zapraszamy wszystkich do wykorzystania naszego aplikacji z naszym Questem. No właśnie, jest to właśnie. Quest, który właśnie można pobrać w aplikacji i zwiedzić naszą miejscowość. Albo fizycznie też to można gdzieś fizycznie odebrać. Mamy takie broszurki z tym Questem. Mamy również w Urzędzie Gminy w Domu Kultury na kompleksie właśnie nad Rydzówką. Ale właśnie widzę, że często turyści tą aplikację cyfrową wykorzystują. No bo to najłatwiej ściągnąć, nie trzeba nigdzie iść i od razu, słuchajcie, dzięki Questowi naprawdę dowiecie się bardzo dużo o tej gminie, o atrakcjach. No i z pewnością każdy będzie się chciał zmierzyć, aby być jak najlepszym i te wszystkie zagadki, które tam są ukryte, żeby rozwiązać. Odkryć. Tak. Zapraszamy serdecznie. Pani Mogosiu, nie będziemy tutaj dużo gadać. Tak, jedziemy zobaczyć. Siadamy do samochodu i jedziemy to zobaczyć. Idziemy to zobaczyć. Dziękuję. Zapraszamy. W tej chwili wchodzimy, żeby obejrzeć kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Jest to kościół z 1405 roku, gotycki. Myślę, że najlepiej zobaczymy go w środku. Dobrze. I on też jest częścią, znaczy... Wcześniej był to kościół ewangelicki do wojny, po wojnie dopiero. Katolicki. Mhm. I przez niego też przechodzimy w queście, tak? Przez niego też przechodzimy w queście, także ciekawe, bo tam akurat trzeba będzie liczyć okna w queście. Aha. Bo też do rozwiązania hasła końcowego będą to rzeczy potrzebne. Ciekawy jest quest, bo naprawdę można poznać trochę głębiej, zupełnie z innej strony. Tak. To proszę prowadzić. Akurat zapraszam do środka, zobaczymy. Trochę ciemno jest, ale... Tu jakiś... Chyba akurat będzie jakiś ślub niedługo. Tak. Bo jest dekoracja. Możemy sobie wejść. Akurat trwają przygotowania do ślubu. Możemy tak ładnie, jeszcze ubrany tak, zobaczyć tak. Kościół. Dzień dobry. Dzień dobry. No to dobrze, to tutaj możemy sobie coś... Chcemy pokazać kościół, a to jeszcze taki piękny przy okazji. Tak.
Ołtarz to jest główny, z którego ozdobą jest drewniana figurka pięknej Madonny. To jest najcenniejszy zabytek w tym kościele. Pani Małgosiu, gdzie nas Pani zaprowadziła? A przyprowadziłam Was na obiekt torów taktycznych w Srokowie. Jest to taka jedna z nowszych ciekawostek. Zapraszam serdecznie, jest tu tam Pan Grzegorz, który więcej opowie. To proszę prowadzić, Pani tutaj pewnie tym. Jak u siebie Zapraszam, jest. Tak. Codziennie Pani strzela. Nie, może nie, ale jak sobie czasami się wkurzę, to tak sobie myślę, żeby przyjść, chociaż się wyładować. No pan dobrze. Grzesiu powie więcej na ten Panowie. Proszę, pan Grzegorz, pan jest tutaj osobą zarządzającą, tak? Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Proszę opowiedzieć, bo widzimy, że tutaj jest dość dużo sprzętu. Coś o tym sprzęcie i co tutaj w ogóle może nasz turysta otrzymać od państwa? To, co tutaj jest wystawione teraz, to jest ledwo mały procent. Tak, bo akurat dzisiaj skupiliśmy się głównie na tych rodzajach broni, żeby sobie zrobić taki trening indywidualny. Ale jeżeli ludzie do nas wcześniej dzwonią, ustalamy ilość ludzi, poziom strzelecki danej grupy, wtedy możemy dostosować dodatkowo i wiele innych jednostek różnych przywieźć na taki trening strzelecki. Czyli praktycznie każdy maści broń tutaj macie, ale oczywiście, tak? Dostępną. Mamy jakby w ofercie szkolenia dla zawodników, którzy już mają jakieś doświadczenie, jak i również dla ludzi, którzy chcą mieć pierwszy raz kontakt z bronią palną. Dla strzelców sportowych i typowo dynamicznych na przykład, tak? Czyli co, dzieciaki, też można zabrać tutaj dzieci? Wie pan co, no tutaj był taki 5-latek, wyjątkowo radził sobie ze Skorpionem MW3, to jest akurat ta jednostka broni. O, to jest taktyczna broń. No, można tak powiedzieć. Radził sobie z tym dlatego, bo bardzo dużo używał takich broni w grach komputerowych. No i on właśnie mówi, że nie rozumie, dlaczego ludzie uważają, że gry są takie złe. Dorwał się do Skorpiona i tutaj robił wyniki niesamowite. No dobrze. Także pięciolatek da radę to obsłużyć. Dobrze, to jeszcze może pokaże nam Pan jakąś inną broń. Oczywiście pod nadzorem taty. Tak sobie tutaj... No, tata musi się zgodzić. Na piśmie musi wyrazić zgodę tata, mama albo opiekun prawny. Tak. I dopiero wtedy osoba, która jest nieletnia, może wziąć udział w takim treningu strzeleckim. No dobrze, to proszę tutaj nam jeszcze pokazać jakieś inne... Może zaprezentuje Pan jakąś inną broń. No, na przykład, co Pana ciekawi? No, mnie tutaj tak naprawdę wszystko ciekawi. Wszystko jest czarne, ładne, tak? Tak, nie, tak. Ale ten też ten wzbudził takie moje zainteresowanie. Co to jest? 4 firmy Troy, wyposażony w celownik kolimatorowy. 16,5 cala lufka. No co tu można jeszcze więcej powiedzieć? Oczywiście mógłbym go rozłożyć na śrubki, powiedzieć jak wszystko się nazywa, ale wtedy nikt nie chciałby oglądać takiego programu, bo by zaczęli spać w połowie ludzie, nie? No to dokładnie. Najlepiej przyjechać, zapoznać się z tym, tak? Z obsługą jego. Tak. To dobrze, to proszę powiedzieć, do kogo kierujecie tą swoją ofertę? I przede wszystkim, gdzie Was znaleźć, tak? Bo czy macie jakąś stronę internetową? Darek tu się odezwie za chwilę, ale my kierujemy swoje oferty do wszystkich ludzi, którzy chcieliby się zapoznać z bronią palną różnego rodzaju, chcieliby się nauczyć pracy przede wszystkim na tej broni, no i bezpiecznego posługiwania, ale o tym mówią wszyscy, o tym bezpiecznym posługiwaniu się, tak? No tak, bo to jest pierwszy krok do rozpoczęcia przygody z bronią. Żeby po takich zajęciach ze strzelnicy wrócić na obiad do domu, a nie do kostnicy, prawda, nie? Dokładnie, dokładnie. Darek, mów o tym. Dobrze, kontakcie. Panie Darku, to proszę powiedzieć, gdzie można Was znaleźć, gdzie informacje o Was można znaleźć? Wszystkie informacje są zawarte na stronie na Facebooku Tory Taktyczne Srokowo. Tam jest numer kontaktowy do szefa strzelnicy, do Grzegorza. Można tam dzwonić, umawiać się wtedy indywidualnie na treningi strzeleckie. Tak samo kosztorys danych treningów to jest uzależnione od poziomu doświadczenia, pracy na broni i tak dalej. Także wszystko można ustalić sobie telefonicznie. Pracujemy sobota, niedziela, w środku tygodnia też poprzez kontakt telefoniczny można się umówić. Także my jesteśmy elastyczni. Dobrze. Rozumiem, współpracujecie z gminą Srokowo, tak?
Oczywiście. To jesteście jedną z atrakcji Srokowa, także i no, myślę, oczywiście, że to nie małą, nie małą. Można to tak nazwać, że to jest dodatkowa atrakcja dla gminy. Urząd Gminy też tam stara się nam pomagać, chociażby w utrzymaniu drogi gminnej dojazdowej i tak dalej. Także w zimę też nie mamy problemu z dostaniem się, z tego względu, że obiekt jest naprawdę kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza usytuowany, także dojazd zimowy porą mógłby być utrudniony. Ludzie przyjeżdżają różnymi samochodami, nie każdy posiada sprzęt terenowy, a naprawdę urząd dużo radę pomaga, dojazd nam ogarnia. W razie coś się dzieje, zawsze możemy liczyć na pomoc urzędu gminy. Zresztą to działa w dwie strony, także tak. My też przyciągacie do gminy, tak, przecież, też coś tam turystów. Przyciągamy ludzi, no to też jest dodatkowa atrakcja tak w naszej gminie. Stąd też wizyta tu. Stąd też i chyba wizyta właśnie pana, także co mogę powiedzieć jeszcze o broni, nie? Pan z której broni najlepiej lubi strzelać? Ja lubię strzelać ze wszystkiego, co strzela. Aha. Tak, ta broń to jest konstrukcja M4. Generalnie armia amerykańska jest wyposażona w tą konstrukcję, czyli w karabinki M4. Nie? Tutaj mamy nasz cudowny klasyk, czyli AK-47. Tak. To jest akurat wersja... Kałach, popularny. Popularny kałach, to jest wersja GN, czyli karabinek przystosowany do strzelania z granatów nasadkowych. Mhm. Poprzez zamykanie przewodu skocznego lufy, gazy prochowe po prostu z naboju ślepego wyrzucają odpowiedni ładunek do 400 metrów zasięg, także broń niesamowita, niepotrzebnie wycofana z polskiej armii, bo naprawdę to jest karabin niezawodny. I niezniszczalny praktycznie, no, tak? W trudnych warunkach. Na pewno bardziej wytrzymały jest od konstrukcji amerykańskiej, aczkolwiek no, amerykańska broń jest bardzo precyzyjna, tak? Tak. Jest o wiele precyzyjniejsza. Do zabawy jak najbardziej polecam. Tak jak każde hobby, jedni jeżdżą na ryby, drudzy jeżdżą na strzelnicę. Ja też po godzinach pracy pomagam koledze Grześkowi, prowadzę im zajęć i tak dalej, także też miło spędzam czas. Dobrze, a zatem zapraszamy. Tory taktyczne Srokowo. Strona jest na Facebooku, tam jest numer telefonu do Grzesia. Tak. Proszę się też nie zrażać tym, że Grześ nie odbierze telefonu, bo Grześ ma konie, też może jeździć na koniu, a wtedy nie bierze telefonu, ale na pewno dzwoni i wtedy spokojnie można będzie się umówić na trening. Dzieci jak najbardziej od 5 roku życia z małokalibrowej broni, czyli sportowej, mogą strzelać. No moja córka 11-letnia strzela z bojowych karabinów, także co tu komentować. Kurde. Cisza i spokój. Cisza i spokój. Są większe cele. Broń jest dobrze ustawiona, bo jeszcze dzisiaj ją sprawdzaliśmy, nie? No, jeszcze jest amunicja. Teraz nie trafiłem. No pewnie, że nie. Trzeba przyjechać do nas na trening taki kilkugodzinny. Trafienie. Koniec amunicji. Palec nad kabunk języka spustowego, lewa ręka na dolną część magazynka. Palec wskazujący na zatrzask magazynka. Wciskamy zatrzask, wysuwamy magazynek. I wysuwamy. Wciskamy zatrzask, trzymamy, wysuwamy magazynek dla mnie. Z kciuk prawej ręki zabezpiecza, ściąga bezpiecznik do siebie. Do siebie. Lufa w dół. I wracamy na linię wyjściową. I po krzyku. I tak jeszcze 200 razy. Tak. I już będziemy mogli rozmawiać. Pani Małgosia przyprowadziła nas też do magicznego miejsca. Tym razem jest to punkt rekreacyjny, tak jakby na mapie naszego zwiedzania. Mamy przy okazji koleżankę, która jest odpowiedzialna za promocję, tak? Gminy tak. Srokowo. I opiekuję się też, w ogóle to witamy na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Srokowie. Nad jeziorem Ludzówka w Leśniewie. Tak. Kompleks został wybudowany w 2015 roku z współudziałem środków z programu Rybactwo i Morze. Corocznie w zasadzie doposażamy ten kompleks w różne rzeczy, różne atrakcje. To jakieś dla dzieci rzeczy. W tym roku są kupione 4 Omegi, 6 Optimistów i jeszcze będzie Antilla 24 już w październiku. Od przyszłego roku zaczynamy na kompleksie szkółkę żeglarską na naszych dzieciaków. O, to bardzo, chcemy bardzo fajnie. Chcemy prowadzić zajęcia w szkole z WF-u na
na kompleksie tutaj. Dlatego w pierwszej kolejności będą przeszkoleni nauczyciele WF-u, instruktorzy sportu z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. I potem chcemy, żeby zajęcia na tych żaglówkach właśnie dla dzieci były prowadzone tutaj w ramach WF-u i zajęć pozalekcyjnych. No to pogratuluję Wam, bo to naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Bo mieszkamy na Mazurach, musimy umieć pływać i żeglować. Dokładnie, będąc na Mazurach, nie korzystać z tego. Poza tym ci, którzy już będą mieli patenty zdobyte w czasie tej nauki, będą mogli być później instruktorami, będą mogli później pracować w szkołach. I to są kolejne miejsca pracy. Taki jest cel tego. Tak. Kolejnym przystankiem jest śluza Leśniewo Górne i Dolne, tak? Tak. Na tej śluzie jest w tej chwili działa park linowy. Jak Państwo widzą, turystów tutaj jest sporo, ruch jest wielki. Można też tu w futraku gdzieś skorzystać z jedzonka jakiegoś. Idziemy zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tak, to idziemy, to idziemy. Doszliśmy już w tej chwili do śluzk w Leśniewie Górnym. I tutaj Państwo macie śluzy na kanale Mazurskim. Te śluzy miały kiedyś doprowadzić do wyrównania poziomów 38 metrów między jeziorami a kanałem i to miało regulować ten poziom wód. W tej chwili ta śluza jest niedokończona, tak samo jak najbardziej ukończoną śluzą jest śluza w Gujach. Ona funkcjonuje normalnie, ta jest niedokończona i w tej chwili prywatny inwestor ma tu park linowy. Można skorzystać z wielu atrakcji, jak Państwo widzicie. Możemy zejść teraz, popatrzeć ten obiekt z dołu. No dokładnie, no to jest też atrakcja, ponieważ ludzie oprócz tych zabytków też szukają takich miejsc, które mogą się fizycznie nawet sprawdzić. I ta tutaj adrenalina taka wam. I adrenalina, dokładnie, dokładnie. A zatem schodzimy na dół i pokażemy Wam śluzę z dołu. Tu może pójdziemy, zobaczymy. No dobrze, jesteśmy już na dole. O, tutaj ja się tego boję. Tak. Ale tutaj się właśnie skacze. Zobaczcie. Bungee. Zobaczcie, jaka to jest wysoka śluza. Też już macie materiały na ten temat u nas. Jakieś. Tutaj. Tak teraz to puścić, kurczę. Tak, tak. Plan jest taki, jest aby połączyć śluzę Leśniewo Górne ze śluzą Leśniewo Dolne. No i wtedy już będziemy coraz bliżej jeziora. Panią Małgosiu, jakiego jeziora? Mamry. Mamry i Rydzówka. Mamry i Rydzówka. Także znowu powiększenie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Myślę, że to w przyszłości nastąpi. Musimy wszystko zrobić, żeby tak było. Tak jest. Zobaczmy tutaj jeszcze. Jakiś taki szyb windowy. Dobrze, i wracamy do góry. A przypominamy jeszcze, że tutaj funkcjonuje właśnie ten park linowy i każdy może się tutaj zmierzyć i sprawdzić swoje siły. Teraz znajdujemy się w parku. Park jest własnością Nadleśnictwa Srokowo. W parku tym znajdują się ruiny wieży Bismarka. No, w tej chwili one są zabezpieczone, one są wpisane do rejestru zabytków. Tak, warto na pewno tutaj przyjechać, nie? Bo to jest historia tych ziem, nie polska historia, ale historia tych ziem. To jest historia tych ziem. Warto pamiętać o tych, którzy tutaj byli i szanować to, co zrobili. No dokładnie, bo pamiętajmy, że
trzeba kultywować to, co było na tych ziemiach. No niestety wcześniej to były ziemie pruskie, nie były polskie. No i uszanujmy to i przyjeżdżajmy tutaj przede wszystkim, bo wtedy Urząd Gminy w ogóle ma plany takie, chciałby bardzo odbudować tą wieżę. Ale to... Pani Małgosia tutaj... Kiedyś próbowaliśmy, ale konserwator zabytków dał nam takie, nałożył nam takie restrykcyjne warunki odbudowy tej wieży, że po prostu gmina nie dałaby sobie rady z tym. Mhm. A jeszcze tutaj w planach pani Małgosi jest postawienie amfiteatru. Nie, to takie moje marzenie były, żeby odbudować wieżę Bismarcka, zrobić tam kawiarenkę. A tutaj, bo to jest naturalny, ukształtowany amfiteatr. To jest taki lej po bombie, ale to się tak stworzyło, że tu naprawdę byłby piękny amfiteatr. Tak, już wiele tych prac ziemnych nie trzeba byłoby, wiele bo tej ziemi można nie by było trzeba daszek porozwieszać między tymi drzewami, tutaj tylko ławeczki zrobić na tych wzgórkach, no i było super. Zobaczcie. To są ruiny wieży Bismarcka. Nawet spora brzoza urosła. O, u góry tu nie było tych drzew. To była wieża widokowa i stąd można było... Właśnie. A, obserwacyjna taka, nawet tak? Mamry było widoczne. O! To my, ja tam sobie przejdę. Chociaż nie można, ale... Zobaczcie. Tak to wygląda w środku. Tu były kiedyś schody. Ja pamiętam jeszcze, jak to było. Jak jeszcze te schody były. To myśmy jeszcze jako dzieci biegali po tych schodach na górę. To czyli całkiem niedawno. No tak, powiedzmy. To tak niedawno. Tam jeszcze był ten daszek, tak tutaj normalnie ta zabudowa za tym. Było to bardzo fajne. Dzieciństwa pamiętam to jeszcze. Mhm. Jako ciekawostkę taką. No tak, dobrze. To już kolejny, odhaczyliśmy kolejny punkt. I to właśnie też ta trasa questingu też idzie przez Strzelnicę i tam przez pola tutaj wieżą Bismarcka. Czyli to jest wszystko w pobliżu. Tak, Strzelnica jest tutaj niedaleko, pomimo tego, że trochę od niej się oddaliliśmy. Ale to jest wszystko... Od Strzelnicy to tam jest dosłownie 100 metrów. A to aż tak blisko? Tak bliziutko. Tylko no myśmy to... jeździli... Słuchajcie, jak przyjedziecie, jak już się naszczelacie w tej Strzelnicy, to zapraszamy koniecznie. Tutaj jest jakaś ścieżka, prowadzi? Tak. Tak, prowadzi ścieżka. Wytyczona mówi, ścieżka że tego questu. Spokojnie tą trasą questu tutaj się dostaniecie i zobaczycie tą wieżę. Zróbcie sobie zdjęcie i miejmy nadzieję, że ona w przyszłości zostanie odbudowana, ponieważ to jest tak naprawdę nasza mazurska historia. A my ruszamy dalej. Pani Małgosiu, gdzie teraz? Teraz pojedziemy do pałacu w Jagławkach. O, właśnie. I to jest też pałac, który dawno temu został wybudowany i nowego właściciela ma prywatnego, który naprawdę zadbał, żeby ten pałac był piękny. A w ogóle jako ciekawostkę powiem, to w tym pałacu był nagrywany film Wenecja Kolskiego. O, a zatem do zobaczenia w Jagławkach. Przed chwilą byliśmy w wieży przy wieży Bismarcka, a teraz jest no coś niesamowitego. Miejsce jest niesamowite, bardzo ciekawe. To jest pałac w Jagławkach. Do 2000 roku była to siedziba dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Jagławkach. Właściwie to w Barcianach, a tutaj był oddział w Jagławkach. Tak. W 2000 roku został sprzedany. Pierwszy właściciel miał go 4 lata, ale nie zadbał o niego w ogóle. Potem wrócił to za zadłużenia do agencji, a potem w 2010 roku został sprzedany dla obecnego właściciela. Mhm. I pan ten, jak widać, postarał się, żeby pałac przywrócić. Wygląd no, po prostu jest przecudny. Ten pałac jest taką perełką w Krakowie, w gminie, że nie wiem. Jako ciekawostkę podam, że w pałacu tym był nakręcony film Jakuba Kolskiego Wenecja. Mhm. Także w tym pałacu był ten film kręcony. Tak, widać. Tu była wtedy jeszcze na potrzeby filmu weranda taka stała drewniana przed wejściem. Mm-hmm.
Czyli robi wrażenie, widać, że w każdym, tak, pałac, w każdym elemencie to jest wszystko tak dopieszczone. To jest jeszcze kończone, tak? Bo to tak, bo teraz połowę tego pałacu jest tak dotąd już skończone. Ta część jest tylko z zewnątrz skończona, w środku jest w trakcie remontu. No, stara się pan naprawdę przywrócić ten pałac. Podziwiam go, ale jest to po prostu praca żmudna, ale efekt. Tak. Wymaga na pewno bardzo dużo pieniążków, ale... No, pomagaliśmy, ten pałac współfinansowany był ze środków Rybactwo i Morze. Przy tej części pan miał dofinansowanie, ale naprawdę to są pieniądze niezmarnowane, to jest... Tak, tutaj mówiła pani, że będzie jakaś izba, tak? Jest rybacka. Izba rybacka. Tak, tak. No to dobrze, także to może... to jest do obejrzenia, także przejdziemy zobaczyć dobrze, dzięki uprzejmości właściciela możemy tutaj wejść do środka. Zobacz. Na razie ten budynek nie jest oddany nie jest do publicznego użytku. To znaczy ta izba rybacka, jest, można go zwiedzać, tak? Tą część odbudowaną można zbierać. Na razie nie jest to część hotelowa, nikt tutaj nie nocleguje, ale jest tylko do zwiedzenia. Idziemy zobaczyć, to zapraszam serdecznie. Jest dopieszczone wszystko, o, naprawdę. Tutaj widać jak... Łapy, jak wyglądało kiedyś. Ja zaczęłam wstąpać, ale kiedy on nagrywa. Dobrze. Aha, i to jest ta izba rybacka, tak? Także tutaj o tych rybach, jakie tutaj ryby są na naszym terenie. Pan się postarał tu pokazać. Tu jest jakaś makieta. No, oczywiście. Czyli takie przyjemne, spożyteczne i można tutaj jeszcze ugrać było trochę, pokazując przyrodę i w ogóle życie ludzi, rybaków tutaj, na tych terenach i tworząc taką izbę, tak jakby pamięci, nie? Tak. No dobrze, to idziemy dalej. Rzeczywiście budynek robi wrażenie, to odrestaurowanie, każdy element naprawdę jest dopieszczony. Zaraz, coś tu jest. To nie. Do piwnicy, to później pójdziemy. Zobaczmy, jak tu jest tutaj na górę. Prace 2013 rok, 14, prace dekarskie. Tu można wejść na górę. Jest tu tak, przygotowuje wszystko do różnych rzeczy. A, czy to jest w takim stylu, jaki był kiedyś, nie? Tak, tak. On stara się przywrócić to wszystko naprawdę ze szczegółami. Nasze foldery. O, czyli współpraca. Tak, cały czas pomagamy tak. Panu. Jak ma tylko jakieś problemy, to oj, miętusa. Jazgarza mamy tutaj. O, i tutaj jest... Taka fajna tak. Ekspozycja, jakie tam zwierzaczki są u nas. Remont poddasza. 2014 rok. No zobaczcie, właśnie, bo to już się zaczęło w 2014 roku. Tak, byliśmy w pałacu w Sztynorcie i tam również teraz trwają prace odbudowy nareszcie. Pałacu. Ale tak, to piękny tam jest pałac. Piękny pałac, no. Ale tam olbrzymie pieniądze. Tam Bundestag co roku przeznacza na odrestaurowanie tego pałacu 500 000 euro. No tak. Tutaj właściwie, gdyby tak poszukać tych poprzednich właścicieli, może też, nie wiem jak tam z właścicielami obecnie, poprzednich tymi tego pałacu. A tu taką makietę, jak wyglądała taka wieś zagroda, mazurska tak. zagroda. Mazurska zagroda, tak. Może pan też... Czyli teraz już można to zwiedzać, tak? Tą część. Można zwiedzać. Tą część można tą zwiedzać. Część można zwiedzać. A tu jest ta część, co jeszcze nie jest zrobiona. O, to może tutaj można? O, a to jest ta część, co nie jest zrobiona. Zobaczcie, tutaj jest część, ona jest odrestaurowywana. Zaraz wejdziemy. Tu widać tylko właśnie chcę taki pokazać, mur pruski. Tutaj jeszcze ile jest roboty. No. A czyli tak, czyli jest są. O, tu jest jak te wejście jest, to tak ta część jest zrobiona, ta nie. To, co dzisiaj państwu pokazałam, pokazaliśmy.
To jest taka namiastka, bo mamy jeszcze bardzo dużo do zaoferowania, do pokazania takich ciekawych, fajnych miejsc. Między innymi Pałac w Kałkach jest przecudnie odremontowany i tam już można, jest to hotelowy taki już obiekt. Jest dworek w Strokowskim Dworze, gdzie jest też do wykorzystania hotelowo. To są fajne miejsca, ciekawe. Klimat tu jest taki no bardzo pozytywny dla ludzi. Jesteśmy naprawdę otwarci i no możecie przyjechać Państwo, sprawdzić. Jesteśmy bardzo otwarci, bardzo szanujemy naszych turystów, naszych odwiedzających gości. Zapraszamy. Jeszcze mamy naprawdę dużo fajnych miejsc do odwiedzenia. Dobrze, bo widzę, macie Państwo bardzo dużo takich materiałów informacyjnych. Tak. Gdzie najwięcej informacji nasi turyści znajdą o Państwa gminie? To znaczy na naszej stronie internetowej? Na stronie gminy Srokowo, www.srokowo.pl. Tak, macie Facebooka? Czy... Mamy Facebooka, gmina Srokowo ma Facebooka, kompleks rekreacyjny ma Facebooka też. Także zapraszamy do odwiedzania na naszej gminie Srokowo, na zakładce promocja. Można pobrać wszystkie materiały promocyjne, bo są w wersji elektronicznej, również nasza. Nasz Quest ma swoją aplikację, także możecie Państwo z tych wszystkich rzeczy korzystać. Dobrze, ja w imieniu naszych widzów i swoim, naszej redakcji bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas. Jest mi niezmiernie miło, że osoba z taką werwą, z taką energią dba o to, aby ta gmina była promowana i mimo nawet tego, mimo innych obowiązków zawodowych, widzę, że dużo czasu Pani temu poświęca. Gratuluję raz jeszcze i życzę wszystkiego najlepszego gminie, aby się rozwijała tak, jak to robi do tej pory. Dziękuję bardzo i zapraszamy. Thank you.